Werner Schuster ogłosił, że nie poprowadzi już więcej reprezentacji Niemiec. To spowodowało falę spekulacji. No i wiadomo, że faworytem numer jeden dla Niemców jest Stefan Horngacher. Mamy się czego obawiać? Czy się mamy czego obawiać? No na pewno te rozmowy ze Stefanem są, jak ze strony niemieckiej, tak ze strony naszej. Myśmy tylko obiecali Stefanowi, że my poczekamy do Mistrzostw Świata na spokojnie, że nie będziemy go denerwować, bo to była jego prośba, żeby na niego nie naciskać, że on musi na spokojnie sobie pewne rzeczy przemyśleć. Daliśmy swoje argumenty, oczywiście wiemy doskonale, że Niemcy mają swoje. Naszym głównym argumentem na pewno jest to, że nie będzie się miał tak dobrze jak w Polsce. I on doskonale o tym wie, bo to potwierdził. Na pewno jeśli chodzi o rodzinę, o gdzieś tam o korzenie i tak dalej, chodzi z Austriakiem, ale mieszka w Niemczech, ciągnie go może troszkę bardziej do tych Niemiec, ale mimo wszystko ja jestem optymistą i dobrej nadziei, że on zostanie z nami przez to, że ma wspaniałą atmosferę, super zawodników, dobrze się mu współpracuje, co cały czas potwierdza, więc ja będę cały czas za tym, że on jednak u nas zostanie. No i nie lubi być naciskany, to wiemy o tym Stefan Horngacher. Wiemy, że Niemcy bardzo na niego liczą, ale mają opcję rezerwową. Z tego, co tutaj dziennikarze niemieccy mówią, tych opcji jest nawet trzy, więc miejmy nadzieję, że to oznacza, że liczą się z tym, że jednak Stefan z nami pozostanie. Tyle na razie z Oberstdorfu. Wracamy do Maćka Jabłońskiego i jego gości.